Ej, co się stało? Dlaczego płaczesz? Nie dotykaj mnie! Iwona, nie rozumiem. Czego nie rozumiesz? Cały czas mnie oszukiwałeś. Jesteś przestępcą. Trzymasz narkotyki w naszym domu. Co? Oszalałaś? Przed chwilą była tu policja z nakazem przeszukania. Szukali narkotyków, które schowałeś za pralką. Ja nie schowałem żadnych narkotyków. Nie? A co to było ten biały proszek, który przed chwilą spuściłam w toalecie? Sekundę przed wejściem policji. Ty znalazłaś jakiś biały proszek? Nie rób ze mnie idiotki, Max. Poczekaj, poczekaj chwilę. Powiedz mi dokładnie, co się stało, okej? Okay? Mówię przecież. Spuściłam narkotyki w toalecie, a chwilę później policjanci weszli prosto do łazienki i szukali za pralką. Dokładnie tam, gdzie schowałeś paczkę. A to nie było dla ciebie dziwne, że od razu wiedzieli, gdzie szukać? Znowu chcesz mi powiedzieć, że ktoś cię wrabia? Przecież to jest oczywiste! Nie, Max. Nie będę tego więcej słuchać. Już ci nie ufam, a bez zaufania? Sorry, ale dla mnie nie ma związku. Hej, chcesz mnie zostawić? Tak będzie lepiej. To koniec. Iwona wróciła do domu rodziców i do pracy w pubie. Jest załamana rozstaniem z Maxem i nic jej nie cieszy. Daj, ja to zrobię. Nie, daj spokój. Muszę się czymś zająć. Brakowało mi ciebie. Pogadamy? Pewnie chcesz mi powiedzieć, a nie mówiłam? Nie, tak naprawdę to chcę cię przeprosić. Nie powinnam ci tak dogadywać z tym Maxem. Wychodzi na to, że miałaś rację. Może, ale robiłam to z zazdrości i teraz jest mi bardzo przykro. Wybaczysz mi. Pewnie. Przecież jesteśmy przyjaciółkami. Tak naprawdę to Max wydawał mi się w porządku od początku, tylko potem Dominik pokazał mi ten artykuł i... Dominik? Mój brat? Miałam ci nie mówić, ale jeżeli mamy się nadal przyjaźnić, no to nie powinnyśmy mieć przed sobą żadnych sekretów. Jasne, że nie. Ale co z Dominikiem? Dominik i Max znają się z czasów studenckich. Co? Twój brat słyszał o tej aferze z handlem narkotykami i wiedział, że ten artykuł jest o Maxie. Ale nie powiedział mi, że się znają. No nie chciał ci mówić, bo byłaś zakochana i sądził, że i tak mu nie uwierzysz. No to poprosił mnie. Muszę z nim pogadać. I to zaraz.